Dzień dobry Państwu. Krakowska Loża Historii Współczesnej wróciła po przerwie wakacyjnej. Dzisiaj będziemy rozmawiać o książce wydanej w tym roku przez Instytut Pamięci Narodowej. Bardzo obszerny tom, prawie około 1000 stron, zatytułowany, jak widać, Stan badań nad pomocą Żydom na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką. Przegląd piśmiennictwa. Jest to tom pod redakcją doktora Tomasza Domańskiego, który pracuje w delegaturze IPN w Kielcach. I pani doktora Alicji Gontarek, która pracuje z kolei w oddziale IPN w Lublinie. Moimi rozmówcami dzisiaj są panowie doktorzy Maciej Korkuć. Dzień dobry Państwu. Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa IPN w Krakowie i pan doktor Roman Gieroń, który pracuje w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych. Specjalizuje się w badaniu właśnie Holokaustu, historii II wojny światowej, stosunków polsko-żydowskich. Dodam tylko, że ta książka oprócz tej wersji drukowanej ma też wersję jakby elektroniczną w formacie PDF, którą można ją pobrać bezpłatnie ze stron IPN-u. Widzę, że na sali jest pan Roman Graczyk, który jest pomysłodawcą Krakowskiej Loży Historii Współczesnej i przez długie lata ją prowadził, więc nie wiem, czy nie powinniśmy się zamienić miejscami. Bardzo proszę kontynuować. To dziękuję za pozwolenie. Zostanę na miejscu i przejdźmy do rzeczy. Panowie, na początek chciałem zapytać o pewną kontrowersję dotyczącą liczb. Ten pewien spór, on się pojawia już na samym początku we wstępie redaktorów tego tomu, a mianowicie padają bardzo rozbieżne liczby, jeśli chodzi zarówno o tych Polaków ratujących żydowskich współobywateli, bo tam jest mowa, znaczy one padają w literaturze przedmiotu, jakby to przytaczają autorzy tego tomu, redaktorzy. Od 30 do 300 tysięcy osób, a nawet do miliona. To samo dotyczy uratowanych osób, bo padają tak rozbieżne liczby jak 120 tysięcy, a może tylko 15 do 20 tysięcy. To samo też dotyczy liczby Polaków, którzy zapłacili życiem czy no, jakimiś ciężkimi przejściami za to, że tą pomoc świadczyli. Moje pytanie polega na tym, skąd bierze się tak diametralna rozbieżność w tych liczbach i do jakich liczb panowie się skłaniają? Może pan doktor Gieroń jako pierwszy. Generalnie musimy powiedzieć, że mimo faktu, iż literatura na temat Holokaustu, stosunków polsko-żydowskich mogłaby pewnie wypełnić niejedną bibliotekę, to jednak kwestia zarówno zachowań pozytywnych, jak i negatywnych wobec ludności żydowskiej, no, w polskiej historiografii tak naprawdę znajdujemy się moim zdaniem na początku tej drogi do pokazania tych wszystkich zachowań. A kwestia tych liczb, o których pan wspomniał, jest związana z tym, że my tak naprawdę bardzo dużo nie wiemy. Nie wiemy, jeżeli chodzi o kwestie demografii, jeżeli chodzi o kwestie liczb. Skąd są te zaniedbania? Pewnie jeszcze na ten temat więcej powiemy. Natomiast ja odniosę się do tych liczb, bo te rozbieżności są duże. Jednakże ja skłaniałbym się ku temu, że jeżeli chodzi o liczbę ocalałych na okupowanych ziemiach polskich, to myślę, że możemy tutaj mówić o około 50 tysiącach. I to są zarówno osoby, które ocalały o obozach pracy oraz osoby, które ukrywały się, czyli nielegalnie, sprzecznie z prawem niemieckim i przebywały po tak zwanej aryjskiej stronie. Albo żyjąc, jak to się przyjęto w literaturze mówić, na powierzchni, albo pod powierzchnią, czyli ukrywały się lub były ukrywane. I tutaj w przypadku tych osób myślę, że tym punktem, liczbą, o której możemy mówić, ale ona jeszcze będzie podlegać weryfikacji, jest liczba pewnie kilkudziesięciu tysięcy osób, które mogły pomagać. To prawda, że w literaturze znajdujemy informacje o tym, że były osoby
które żeby przeżyć, no, musiały uzyskać pomoc bardzo wiele osób, prawda? Że aby przeżyć jedna osoba, musiało jej pomagać wielu, ale znamy też przypadki, gdy na przykład jedna osoba bądź dwie pomagały kilkunastu lub nawet i dochodziło do takich przypadków, że kilkudziesięciu. Więc myślę, że to jest mniej więcej ta liczba. Natomiast ta książka, celem, myślę, i redaktorów, i jej autorów było uporządkowanie tego, co do tej pory wiemy w temacie właśnie spraw związanych, oczywiście jest to jeden z odcieni relacji polsko-żydowskich, czyli problematyki pomocowej. I tak jak pewnie za chwilę jeszcze więcej powiemy, tak naprawdę tych spraw, tych plam jest bardzo dużo. Bo jeszcze zapomniałem powiedzieć, pan doktor jest autorem jednego z rozdziałów w tej książce. Akurat dotyczy on województwa krakowskiego, tego przedwojennego, bo w ogóle tu jest przyjęty taki system opisywania, znaczy jakby ten tom składa się z trzech części. W pierwszej i drugiej części jest taki ogólny wykład w postaci kilku artykułów na temat warunków okupacyjnych, w jakich to ukrywanie się odbywało, w ogóle o tym, jak Niemcy urządzili się na tych podbitych terenach, jak też jakie przepisy wprowadzali i tak dalej. Jest też dość spory rozdział, czy taka część dotycząca dyplomacji polskiej. Dość ostatnio się to jakby trochę publikacji na ten temat ukazało i jej roli w ratowaniu Żydów, wcześniej jakoś tak nieznanej szerzej. Natomiast ostatnia i ta najbardziej obszerna część to jest opis poszczególnych województw przedwojennej RP. I teraz mam pytanie, a jakby te liczby się kształtowały właśnie, jeśli chodzi o to ten województwo krakowskie przedwojenne, czy też dystrykt krakowski okupacyjny? Myślę, że jeżeli chodzi o województwo krakowskie, to oczywiście ta liczba, będziemy dążyć do tego, żeby ją jak najbardziej precyzyjnie określić, ale tak naprawdę myślę, że i tak nie będziemy w pełni w stanie tego zrobić. Ta liczba może się kształtować na poziomie osób, które pomagały, były zaangażowane w tym, na poziomie pewnie kilku tysięcy. Jeżeli chodzi o też sprawę represji, o których pan pytał wcześniej, no to tutaj jest bardzo ciekawy wątek, ponieważ już od lat właściwie 60-tych, 70-tych ta sprawa pojawiała się w literaturze. Pierwszym, który próbował podać jakieś wstępne dane, był Szymon Dattner, który przedstawił listę około 300 osób represjonowanych za pomoc Żydom. W następnych latach ta liczba się zwiększała. W latach 80-tych... podał liczbę, którą był w stanie ocenić sam. Dokładnie tak. I to był wstęp, powiedzmy. Próbę jakiegoś takiego całościowego spojrzenia na skali całych okupowanych ziem polskich podjęli pracownicy Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Wacław Bielawski, prokurator, słynne śledztwo Bielowskiego, gdzie zbierał, tak nazwamy ten zespół, gdzie znajdują się protokoły przesłuchań osób, które relacjonowały przed prokuratorami o pomocy udzielonej ludności żydowskiej. I na podstawie tych materiałów w latach 80. szacował, że ta liczba mogła wynosić, tam to się zmieniało, w pierwszej publikacji ponad 700, później 800. Natomiast w latach 90. w kolejnej, trzecim wydaniu anglojęzycznym tej pracy ta liczba częściowo została zweryfikowana i zmniejszona do 700. Więc już widzimy, że pojawiają nam się w obiegu naukowym różne wielkości. Obecnie w Instytucie Pamięci Narodowej są prowadzone badania, które mają na celu ostatecznie zweryfikować tą liczbę. Ukazał się pierwszy tom publikacji o represjach za pomoc Żydom, gdzie przedstawiono około 333 przypadki dotyczących represji, które objęły ponad 500 osób. Coś ponad 400, około 450 dotyczyły spraw osób, które zostały zamordowane. I odnosząc się do pana pytania, na podstawie dotychczasowej literatury jesteśmy w stanie stwierdzić, że tych osób, tak się wydaje, było co najmniej około setki. Jednakże tutaj pojawia się pewien problem, z którym też zderzamy się jako historycy opisujący te przypadki represji. Niekiedy one są bardzo dobrze udokumentowane, jesteśmy w stanie zestawić ze sobą różne źródła, a czasami o tego typu przypadkach mamy wyłącznie na przykład jedną relację, która jest trudno weryfikowalna w związku z upływem ponad 77 lat od zakończenia II wojny światowej.
Albo są też sytuacje, o których nie wiemy po prostu. Tak, a to, panie doktorze, bo to jeszcze kontynuując ten wątek, bo o ile się nie mylę, tam pada takie stwierdzenie redaktorów tego tomu, że średnio jakby ta liczba w poszczególnych województwach udokumentowanych jakoś, uprawdopodobnionych przypadków ratowania świadczenia pomocy Żydom, to jest od kilkuset do kilku tysięcy nawet osób. I jest takie stwierdzenie, że no to nie jest dużo, tam jest napisane, dokładnie, że tak, jest mało. Tak, to jest też miejsce, no na które zwróciłem uwagę. Jak pan to skomentował? Myślę, że tutaj raczej gdzieś tam za łatwo poleciał długopis. Ja bym tak to określił, ponieważ jeżeli, bo to dotyczy akurat bodajże Podkarpacia, takie stwierdzenie, jeżeli dobrze pamiętam, ale jeżeli regionalnie mamy ponad 1000 przypadków ludzi, którzy byli zaangażowani w pomoc, to to jest, szanowni państwo, informacja o działalności konspiracyjnej. To jest tak, jakbyśmy powiedzieli, że jakaś organizacja w skali regionu konspiracyjna liczy 1000 osób. W skali regionu to jest bardzo dużo. Jeżeli mamy do czynienia ze strukturą niezorganizowaną, która składa się z samodzielnych ludzi, którzy biorą własną odpowiedzialność za własne czyny, nie wiedząc, gdzie mogą mieć jakąś pomoc. Bo pamiętajmy, jak jest struktura rozbudowana, konspiracyjna, to nawet kwestia ucieczki, to jest, czyli zmiany miejsca zamieszkania z rodziną na przykład, to jest kwestia zorganizowania. Tak robiono w konspiracji niepodległościowej, a ludzie, którzy podejmowali się na własny rachunek ukrywania, nielegalnego ukrywania w świetle prawa niemieckiego innych ludzi, byli skazani sami na siebie i taka skala pomocy, należałoby powiedzieć, że jest olbrzymia, moim zdaniem, jeżeli to jest wymiar regionalny. Ale generalnie ja uważam, że tutaj to nie jest tak, że brak precyzyjnych liczb jest wynikiem tylko zaniechania. Bo my mamy takie dążenie do tego, żeby potraktować te wszystkie kwestie, tak jak liczbę klientów przychodzących do sklepu w wybranym okresie 5 czy 6 lat. W warunkach normalnych to można by było policzyć. Tak, w warunkach, o tym, że czasem takie oczekiwanie jest też wobec historyków, zwłaszcza ale, tak dużej instytucji, prawda, jak IPN, że no, powinniśmy podać. Ale nawet jak potraktujemy wojnę jako nienormalność, jako rzecz, która niesie wyzwania, które są trudno policzalne w ogóle, to my mamy podwójną nienormalność. Ponieważ gdybyśmy sobie wyobrazili, że ta wojna się kończy tak, jak miała się skończyć, czyli walczymy, jest wróg, wróg zostaje pokonany, my wygraliśmy, Polska odradza się, mamy swoje granice, coś zyskujemy, możemy policzyć, ile zyskaliśmy terytorium na wrogu, ale całe nasze terytorium jest naszą własnością. Kwestie własnościowe wracają do ksiąg, do pamięci ludzkiej, bo przecież w ciągu 5 lat nikt w całej wsi nie zapomni, kto jest właścicielem czego, kto kiedy żył, kto tu mieszkał, ile osób było. Wszystko po tych 6 latach można by było poukładać, posegregować, rozsądzić przed sądownictwem wolnej Polski, rozsądzić spory, kłótnie, zaszłości, pokazać bohaterstwo w pełnej krasie, nagrodzić, pokazać wszystkie przejawy podłości w pełnej krasie, niezależnie od tego, jakiej narodowości dotyczyły. Natomiast my mamy podwójną nienormalność, ponieważ najpierw są wyzwania związane z wojną, a później na to wszystko przychodzi komunizm, który rodzi nowe wyzwania i wciąż to jest i zamieszanie wojenne de facto, wciąż są zmiany granic nienaturalne, nienormalne, przerzucanie
między regionami setek tysięcy ludzi, którzy przeżyli. Zasiedlanie nowych terenów po pozostawieniu całego dotychczasowego życia na wschodzie, gdzieś zupełnie w jakimś kosmosie, który dopiero się będzie organizował pod władzą sowiecką. To wszystko powoduje, że ludność jest zatomizowana, jest przerzedzona, kwestie własnościowe są przemieszane, kwestie policzalnych strat ludności są tym większym wyzwaniem, że nie wszyscy chcą się pokazać nowej władzy komunistycznej. Nie wszyscy mają w tym interes, żeby ujawnić to wszystko, co było faktem w ich doświadczeniu wojennym i przedwojennym. Nie wszyscy również Żydzi ocaleni chcą się rejestrować tam, gdzie ich poszukują i próbują rejestrować. I te liczby są niepełne. Również nie wszyscy Żydzi, którzy wyszli jako żywe jednostki z Holokaustu, a wcale na przykład nie mieli pięknej karty w czasie wojny, czy w obozach, czy w swoich środowiskach w gettach, nie wszyscy będą chcieli się przyznać do tego, co robili i gdzie byli w rzeczywistości. Nie wszyscy Polacy będą chcieli też opowiedzieć, jakie ich doświadczenie było rzeczywiste. Są tacy ludzie, którzy wolą gdzieś uciec, nie tylko ze względów politycznych, ale ze względu na to, że mają coś nieciekawego na koncie. Podejrzliwość w tamtym czasie jest wielowymiarowa, wielowątkowa, rodzi więcej pytań niż odpowiedzi, więc my po kilkudziesięciu latach, po 50 latach od 1939 roku znaleźliśmy się w wolnym kraju, w którym dopiero mogliśmy w pełni swobodnie rozmawiać o różnych zjawiskach, zdarzeniach. Okazało się, że nawet rzeczy, które jak niektórzy sądzili w PRL-u były jakoś policzone, okazuje się na każdym kroku, że były policzone albo byle jak, albo niepełnie, że są dokumenty, źródła lepsze, są statystyki lepsze i statystyki, które są niewiele warte. I to dotyczy nie tylko ocalałych z Holokaustu, to dotyczy ofiar starć partyzanckich, ofiar starć regularnych armii na naszych ziemiach. My mamy gigantyczną ilość wyzwań związanych z tym, jak ta wojna wyglądała i związanych z tym, co się po tej wojnie stało. Dlatego ja do każdej liczby, tutaj pokazane są olbrzymie widełki, ale też i do jednej, i do drugiej liczby trzeba podchodzić jak do szacunków. A czy jest możliwe w ogóle kiedyś oszacowanie tej liczby? Dokładnie? Nigdy. No może nie dokładnie, ale tak w miarę wielkości. No bo jednak między milionem a, nie wiem, kilkudziesięcioma tysiącami jest olbrzymia różnica. Ja myślę, że już dzisiaj widać, że im więcej lat upływa od wojny, im mniej świadków wydarzeń jest, którzy mogliby weryfikować różne ujęcia, już nie tylko jakieś fakty detaliczne, ale ujęcia pewnych zjawisk, co jest możliwe, co jest niemożliwe. Im mniej świadków zostaje, tym łatwiej o manipulację. I mamy autorów o znanych nazwiskach, którzy mówią, czy ja powiem 100 tysięcy, czy 200 tysięcy, to jest mi wszystko jedno. W jednym wywiadzie mówi tak, w drugim wywiadzie mówi inaczej. I do tego, czego się nie udało policzyć, dochodzą jeszcze właśnie takie naciski, no de facto propagandowe. To jeszcze przejdziemy do tego. Upolitycznione w gruncie rzeczy. No rozumiem, że, bo teraz głównie skupiliśmy się jakby na tej pomocy świadczonej indywidualnie, z którą jest największy problem, jak rozumiem, no bo to z odkryciem skali i potwierdzeniem. Ale przecież to nie tylko, pewnie łatwiej, jeśli była ona w jakiś sposób zorganizowana, to pewnie tutaj może jest więcej źródeł. A jakie są w ogóle te źródła? Historyk podchodzi, bierze ten swój aparat naukowy i co on bada? Skąd on czerpie informacje na ten temat tak naprawdę? Może damy panu doktorowi. Myślę, że tak rozwijając niejako, Maćku, twoją myśl, o której powiedziałeś, jeżeli chodzi o kwestię zaniechań, prawda? No to... No to nie był zarzut, bo zaniechań też było dużo. To, tylko to nie chodzi tylko i wyłącznie o zaniechanie. Odpowiadając na pytanie, na podstawie czego możemy korzystać, no to zaraz po wojnie zbierano relacje od części,
ocalałych. No jest to bardzo ważne źródło. Tutaj bym jeszcze dorzucił kwestię właśnie rozliczeń, które tu były poruszone, prawda, na podstawie dekretu sierpniowego, gdzie jak się okazuje, możemy też poznać część informacji dotyczących różnych spraw pomocowych, nie tylko tych zjawisk negatywnych. Tak, bo pamiętam, na przykład, że nie tak dawno w tym całym gronie chyba rozmawialiśmy o pańskiej książce. Właśnie. Bo na przykład znajdujemy historię osób, które próbowały ocaleć po tak zwanej aryjskiej stronie, ale nie przeżyły i nikt już później no, z nich nie opowiedział swoich losów. I właśnie po części śledząc losy tych osób w tak zwanych sierpniówkach, te informacje oprócz tych spraw negatywnych również znajdujemy. Co jest źródłem dość ciekawym, bo do tej pory praktycznie, jeżeli chodzi o sprawy pomocowe, nie było wykorzystywane. Służyło do opisywania różnych kwestii, patologii, zachowań negatywnych. Natomiast sprawy pomocowe tam też znajdujemy zaraz po wojnie. Kolejnym bardzo ważnym źródłem, o którym już mówiłem, są właśnie akta Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. Zarówno śledztw związanych ze zbrodniami niemieckimi, ale również spraw przesłuchań osób związanych z stricte tylko z kwestią pomocy. No, ich mankamentem może być to, że przesłuchującym był prokurator, prawda, a nie historyk i o wiele rzeczy nie pytał, które dla nas mogą być... Ale z kolei zaletą jest jednak pewna szczegółowość, osadzenie w miejscu i czasie tak. I w tych kwestiach, które prokuratora interesowały, to jest przynajmniej możliwość jakiegoś zacieśnienia pola wydarzeń czasowego czy geograficznego. Co ciekawe, moim zdaniem te źródła zbierane, właśnie te protokoły przesłane w latach 60., 70. są często dużo lepszej jakości niż te na przykład relacji ocalałych Żydów zbierane w latach 90. czy po 2000 roku, gdzie już No powiedzmy sobie szczerze, w trakcie moich studiów historycznych jedną z podstawowych zasad, z jaką się spotkałem i jaką sobie przyjąłem do warsztatu historyka, jest to, że relacja w ogóle jest materiałem o ograniczonej wiarygodności, a im późniejsza, tym ta wiarygodność jest mniejsza i podlega... Właśnie. I my jako historycy zajmujący się problemem taką pomocy dysponujemy głównie właśnie tego typu materiałem. I nie jest prawdą też to, że relacje jednych czy drugich ocalonych nie podlegają weryfikacji. Podlegają. Ja z taką tezą się spotkałem kiedyś na pewnej konferencji. Oczywiście, że podlegają weryfikacji, bo jeżeli się ich nie będzie weryfikować, to jest wbrew elementarnym zasadom warsztatu historyka. Poszukujemy możliwości zderzenia tych właśnie akt sądowych, prokuratorskich, relacji zapisanych przez tych, którzy ocaleli z różnych zdarzeń. I tak naprawdę dopiero z tej mrówczej pracy, która dzieje się cały czas, związanej nad rekonstrukcją zdarzeń detalicznych, będą mogły pojawić się kiedyś liczby, które będą bardziej wiarygodne niż te przedziały, o których my dzisiaj rozmawiamy, ale nie uciekniemy od tego, że wojna przyniosła takie wyzwania, które w czasie trwania wydarzeń II wojny światowej nie mogły być ujawniane, nie mogły być często rejestrowane przez nikogo, a później z innych powodów też nie były rejestrowane, albo były rejestrowane wybiórczo pod jakimś kątem. My dużo powiedzieliśmy teraz o liczbach, ale właśnie mówiąc o tym, jaka jest przyszłość, do czego powinniśmy dążyć w historiografii, to myślę, że tutaj to też po części wychodzi ze stanu badań, jest kwestia poszczególnych studiów przypadku, poszczególnych osób, relacji, ponieważ analizując je oczywiście tam, gdzie jest to możliwe, ale gdzie jesteśmy w stanie zebrać jak największą ilość źródeł, możemy pokazać ten cały kontekst. Prawda? Którego przy mówieniu tylko o liczbach czy jakiejś skali, no tracimy to. Nie, to nawet ja zacząłem od tych liczb, a to bardziej chodziło mi o takie uogólnienia czy syntezę, bo to nawet redaktorzy tego tomu tak trochę narzekają na to, że proszę Państwa, w tej książce bibliografia zajmuje ponad 100 stron. Do tego jest bardzo taki dodany też indeks rzeczowy. No ale taka jest specyfika tematu wybranego. Dlatego polecam, bo to jest rzeczywiście kawał roboty wykonany tutaj przy powstawaniu tej książki. Natomiast oni narzekali tam tak trochę właśnie, że
No głównie to jest właśnie literatura, która polega na studium przypadku. Że to, bo to łatwiej się chyba robi. Opisuje się konkretne miejsce niewielkie, czy konkretną jakąś historię. Zwykle to oparto o wspomnienia i tak dalej, tylko że właśnie, czy to spełnia ten warunek, o którym mówimy, no, rzetelnego uprawiania tej historii? Jedno drugiemu nie przeszkadza, bo rzetelnie zrobione studium przypadku, bo to też musi być rzetelnie zrobione, a nie byle jak na zasadzie takiej, że wezmę sobie jakiekolwiek akta, przepiszę, nie weryfikując wiarygodności, nie próbując zderzać z innymi dokumentami. Więc studium przypadku jest ważne i wymaga rzetelności. I oddzielenia plew od ziaren w dokumentach, które dostarczają nam mnóstwa różnych informacji. Ale analiza nie wyklucza syntezy, tylko wręcz przeciwnie, zazębia się z możliwością dokonania syntezy. Jeżeli będzie synteza dokonana bez szczegółowej rekonstrukcji zdarzeń, to ona będzie mało wiarygodna. Natomiast szczegółowa rekonstrukcja zdarzeń kiedyś będzie pozwalała na zebranie czy lokalne, czy regionalne, czy ogólnopolskie pewnych wniosków, ale ja to sobie marzyłbym o tym, żeby był taki zestaw tysiąca osób, które rejestrują wszystkie zdarzenia lokalnie, później zbierają w powiaty, później w kolejne powiaty, czy tam Kreishauptmannschafty, jeżeli byśmy brali pod uwagę jednostki okupacyjne. I byśmy tak po prostu od tej detalicznej analizy dochodzili do tych całościowych wniosków. Ale nauki to musiałoby być po prostu, musiałby być zorganizowany taki walec, który jedzie w ten sposób i detal po detalu rekonstruuje po to, żeby powstała jakaś szersza synteza. Natomiast generalnie w badaniach historycznych jest tak, że różni ludzie mają różne zainteresowania, znajdują różne materiały źródłowe i gonimy króliczka, przybliżamy się do obrazu, jeżeli chcemy do tego podchodzić rzetelnie. Jeżeli chcemy podchodzić do tego nierzetelnie, to wręcz promujemy fałszywe ścieżki i to też się zdarza i to nie pomaga. Ja się domyślam, że tu taka kolejność trochę podobna była. Oczywiście nie będzie pewnie tysiąca historyków, którzy będą tak według tego Excela pracować, ale że najpierw właśnie określamy stan obecnej wiedzy i to jest próba określenia. I to trzeba od razu powiedzieć tutaj. Myślę, że o tej książce to jest warto powiedzieć, że dla zwykłego czytelnika to może być nieatrakcyjne, no bo tak. Po to zwykłemu człowiekowi informacja o tym, jaki jest stan badań, dla niego ciekawsze jest, jak było, a nie jaki jest stan badań. Natomiast w tej książce jest naprawdę, oprócz refleksji na temat tego, kto co napisał, jest dużo takiej solidnej wiedzy skondensowanej. Szczególnie to widać w początkowych rozdziałach, gdzie mamy bardzo ciekawe, skondensowane przedstawienie niemieckiego systemu okupacyjnego na ziemiach polskich. Mamy prawodawstwo niemieckie też skondensowane, czyli dla kogoś, kto chciałby mieć jakiś punkt odniesienia właśnie do weryfikacji, czy dla młodych studentów historii, to jest bardzo ważny materiał źródłowy. Natomiast dla tych, którzy potrzebują beletrystyki, to nie jest książka. Nie, natomiast tu się zgadzam akurat z panem doktorem. W całej rozciągłości też miałem na początku takie wrażenie, że to może być książka tylko i wyłącznie dla wybitnych specjalistów. Tymczasem wcale tak nie jest. Dzięki tym początkowym częściom tam jest rzeczywiście jakby zawarte to, co powinno się wiedzieć na ten temat, jeżeli chce się taką wiedzę w ogóle posiąść. Dla każdego trochę głębiej zainteresowanego historią ta książka jest naprawdę... To nie jest tylko podsumowanie dotychczasowych publikacji, ale tak jak wracając, to rozumiem, że pomysł jest taki, że najpierw sprawdzamy, gdzie jesteśmy i teraz mają powstawać jakieś tam monografie dotyczące właśnie konkretnych jakichś regionów mniejszych lub większych, które potem ewentualnie by posłużyły do jakichś
ogólniejszych rozważań jeszcze. No tak, bo tak musi być, taka jest metoda też w naukach historycznych zawsze przyjęta. Że bazujemy na tym, co już ktoś zbudował, budujemy jeszcze. Chciałem jeszcze zapytać te źródła, czy pan doktor miał do czynienia z tymi powojennymi, na przykład aktami sądowymi czy prokuratorskimi, czy te źródła, które, no, te dokumenty wytworzone wtedy, czy nawet no, książki naukowe, które powstawały wtedy, kiedy nauki nie można było uprawiać w sposób zupełnie wolny, no jest istniała daleko posunięta cenzura. Znaczy jak panowie oceniacie ich wiarygodność i czy nie jest to też problem, że te nasze ustalenia w Polsce, na tym polega problem, żeby się z nimi przebić na świecie, znaczy w nauce zachodniej, że być może oni traktują wszystko, co powstało w czasach PRL, mało wiarygodne, nierzetelne, obarczone właśnie takimi różnymi ograniczeniami. Generalnie, jak pan wspomniał o bardzo dużej, obszernej bibliografii, no rzeczywiście jest bardzo duża. Ale jak wejdziemy w szczegóły, to zobaczymy, że szereg kwestii związanych z problematyką pomocy jest bardzo rozproszona. Między różne publikacje są wzmianki, czy to jeżeli chodzi o szersze opracowania dotyczące historii, zagłady poszczególnych skupisk żydowskich, czy to w ogóle o niemiecką politykę okupacyjną, to tam są czasami jedno zdanie o sprawie pomocy, jakiś akapit. Często jak wejdziemy w źródła i zaczniemy analizować, okazuje się, że nie do końca też tak, jak to tam opisano. Więc tych prac jest dużo. Tamte informacje są rozproszone. Natomiast jak popatrzymy na stricte kanon, tych opracowań już tak dużo nie jest. I tak jak to, na to zwrócił uwagę redaktor, dr Tomasz Domański na pierwszym promocyjnym spotkaniu, no te prace, te takie należące do kanonu, czyli Władysława, one zaczynają powstawać od lat 60. Są prace historyków związanych z Żydowskim Instytutem Historycznym, Tatiana Bernstein, Jurtkowski, Władysław Bartoszewski, Zofia Lewinówna, ich opracowania na nie kilkakrotnie wznawiane, czyli Ten jest z ojczyzny mojej, dalej Wroński z Wolakowa, no i tutaj jeszcze prace Szymona Dattnera. To jest powiedzmy ten kanon, ale on bardzo mocno koncentruje się właśnie wokół tematu Warszawy. Oczywiście znajdujemy tam wzmianki, na przykład powiedziałbym, że całkiem niemało jest, jeżeli chodzi o województwo krakowskie, ale to też może wynikać ze specyfiki krakowskiego, bo jak popatrzymy sobie do encyklopedii Księgi Sprawiedliwej Wśród Narodu Świata, tej polskojęzycznej wersji encyklopedii Yad Vashem, gdzie mamy tylko około 5000, biogramy 5000 sprawiedliwych, no to tam z danych opracowanych przez redaktorów wynika, że województwo krakowskie kształtowało się pod kątem właśnie ilości tych sprawiedliwych na trzecim miejscu. Czyli no, prawdopodobnie było to miejsce, gdzie no, tych przypadków pomocy na tle innych okupowanych ziem polskich będzie stosunkowo dużo. Oczywiście liderem jest Warszawa, okolice, potem na drugim miejscu jest skazane województwo lwowskie, a na trzecim właśnie Kraków. Ale też pytanie, zagęszczenie ludności, ilość relacji zebranych. To związek z tym, że są duże ośrodki miejskie. Tak, tak, ale ja mówię tylko o tym kwestii, że ten Kraków był widoczny w tych publikacjach, o których mówimy, jeżeli chodzi o kanon tych klasycznych. No, nie, one się nie przebijały na Zachodzie, stąd też starania różnych historyków polonijnych na migracji. Czy to Anny Wybranowskiej-Poraj, czy też Kazimierza Janka Osmeckiego, no wydawania tych prac na Zachodzie też trzeba zwrócić uwagę, no Kazimierz Janek Osmecki akurat posiadał dużą wiedzę, natomiast też problematyka dostępu do źródeł, prawda, dla tych historyków, którzy próbowali to robić no, za granicą. No. No, pamiętajmy, że PRL był jednak zamkniętym państwem w gruncie rzeczy. I w czasie, kiedy w PRL-u, w Europie, inaczej, w czasie, kiedy na świecie i w Europie dyskutowano w sposób swobodny o II wojnie światowej, nas w tym dyskursie nie było, jako Polaków, którzy mają kadry historyków, bo różne sprawy decydowały o tym, że wyjazd na Zachód był czymś ekskluzywnym, a czasami obwarowanym
jeszcze zupełnie innymi sprawami. W gruncie rzeczy w czasach PRL-u Polska nie uczestniczyła w sposób swobodny w dyskursie historycznym na takiej zasadzie, jak w sposób swobodny uczestniczyła Francja i ludzie z Francji, Holandia i ludzie z Holandii i tak dalej. Oczywiście to jest banał, który co mówię, bo, no bo wiadomo, że po prostu Polska nie była państwem suwerennym, była poddana presji, były różne fale polityczne, które odbijały się też na tym, jaki jest oficjalny trend propagandowy. Ale chciałbym powiedzieć, że w ogóle w odniesieniu do naszej wiedzy o II wojnie światowej, i do publikacji, które w PRL-u się pojawiały, a publikacje to nie tylko książki, ale to są olbrzymie ilości różnych artykułów w czasopismach naukowych o mniejszym lub większym zasięgu. W każdym razie w PRL-u było tak, jak i dzisiaj trochę jest. To znaczy są rzeczy, które przeszły próbę czasu pod tym kątem. Nie mówię, że w PRL-u jest, w sensie politycznym jest dzisiaj tak jak w PRL-u, wręcz przeciwnie. Dzisiaj żyjemy w wolnym kraju, ale są inne wyzwania, które powodują, że niektórzy ludzie idą na skróty, robią coś byle jak, albo robią tak, żeby komuś gdzieś się to podobało, żeby było zgodne z jakąś z góry założoną tezą. Natomiast w PRL-u była po prostu, był jeden dysponent tych tez z góry założonych. Było to państwo, były to władze komunistyczne. I mimo wszystko są rzeczy, które przetrwały, zdały egzamin czasu, bo no jedną z książek, która wciąż funkcjonuje w obiegu naukowym jako coś ważnego, no to są publikacje, jedną z książek. Publikacje w ogóle, w sensie w liczbie mnogiej, no to publikacje Czesława Madajczyka, który gdzieś tam w różnych tam sformułowaniach czasem wrzucał ujęcia, których dzisiaj by normalny człowiek nie wprowadził, tak? Pod kątem jakiejś tam analizy społecznej, takiej jak wymagano. Ale jego ustalenia faktograficzne są ważne, mają ten walor, że pisane były w czasach, kiedy dla ludzi było mnóstwo rzeczy, które były oczywiste do ustalenia, dlatego że dookoła byli wszyscy, którzy pamiętali realia wojny, tak? Było 20 kilka lat po wojnie, 30 kilka lat po wojnie. Młodzi ludzie wiedzieli, że na przykład pewne sytuacje były niemożliwe i sam Madajczyk też swoje wiedział. To jest przykład publikacji, która jest ważna w dalszym ciągu i w dalszym ciągu jest wykorzystywana. A mnóstwo jest rzeczy takich, które były pisane zgodnie z potrzebą czasu, zgodnie z potrzebą władz w takim albo w innym miejscu. I one zostaną tam, gdzie jest miejsce dla takich opracowań propagandowych czy półpropagandowych. Mam wrażenie, że jedna rzecz jest, znaczy jest jedna istotna różnica. Tutaj też redaktorzy tego tomu zwracają uwagę. Znaczy oni jakby wyróżnili dwa nurty, dwie optyki pisania o tej pomocy udzielanej Żydom, czy w ogóle o Holokauście. No już po zmianach ustrojowych, kiedy można w sposób swobodny naukę uprawiać. Po odzyskaniu niepodległości. Tak, no powiedzmy, po odzyskaniu niepodległości. Ten jeden nurt to określają jako demaskatorski, czyli ten, który się skupia na czarnych kartach. Oczywiście były, ale jakby no, skupia się na tym, a bardzo deprecjonuje te karty piękne. I drugi nurt, który nazywają heroiczny, czy też mitologiczny, który z kolei stara się w drugą stronę, to znaczy przedstawia heroizm Polaków ratujących Żydów, natomiast jakby stara się polemizować ze wszelkimi stwierdzeniami o jakichś innych sytuacjach. No tam w tym nurcie demaskatorskim wręcz padają takie stwierdzenia, że niektórych historyków, tutaj te książki są przytaczane, że właściwie to nie można mówić o pomocy, żadnej pomocy takiej w sensie bezinteresownym to prawie nie było, tylko jak już pomagali, to za pieniądze. Czyli tak naprawdę to nie była pomoc, tylko okradanie ludzi, którzy się znaleźli w podbramkowej sytuacji. Jak to panowie skomentujecie?
Dlatego właśnie powiedziałem wcześniej o studiach przypadku, ponieważ te studia przypadku przez analizę, dokładnie, bez rzucania wielu spraw do jednego worka, pokazują nam właśnie ten kontekst. Jak pan powiedział o kwestii tych spraw związanych z opłaceniem za pomoc. No tak, a z dotychczasowych badań, jeżeli chodzi o kwestie pomocy indywidualnej, wiemy, że byli tacy, którzy robili to altruistycznie, nie brali pieniędzy, ale w warunkach niemieckiej okupacji, o czym może też będzie trochę czasu powiedzieć, no bardzo często ukrywający się Żydzi stawali się też współ jakby no, finansującymi te całe zakup chleba, żywności i tak dalej. Rozumiem, że chodziło o to, że musieli partycypować w kosztach utrzymania. W sytuacji, tak? Kiedy rodzina sama się ledwo utrzymywała. Tak, ale to nam właśnie wychodzi w kontekście poszczególnych przypadków. Może nie będę przerywał, dobra. To... Ale oczywiście, że były przypadki i znamy takie, gdy te pieniądze się kończyły, prawda? No i co wtedy? Znamy jak rodzinę Hucherków z Nowej Góry, którzy kontynuowali tą pomoc. Ale znamy też przypadki, gdy pomagający albo starali się pozbyć ukrywanych, albo ich szantażowali, albo i też w skrajnych przypadkach wydawali. Ja uważam, że to są w ogóle jakieś koszmarne... ciemne dziury, do których próbuje się wpychać każdego, kto się chce zajmować historią. Heroinizacja, to znaczy wersja heroiczna, wersja demaskatorska. To tak naprawdę tezy, pod które chcielibyśmy podciągnąć jakąś rzeczywistość. A rzeczywistość kraju okupowanego, rzeczywistość kraju, który jest poddany nieludzkiemu terrorowi, to jest rzeczywistość, która każdego dnia rodzi wyzwania takie, że ktoś, kto na przykład jest bohaterem i pomaga innym po to, żeby się uwiarygodnić na ulicy, będzie zachowywał się ostentacyjnie, usłużnie wobec przechodzących Niemców, tak? I ktoś inny go zobaczy, że on zdejmuje czapkę i jest szczególnie uległy. A to jest maska, którą zakłada po to, żeby kryć swój rzeczywisty heroizm. Może to jest sytuacja właśnie, która najlepiej, takie sytuacje najlepiej sobie wychodzą, kiedy się je pokazuje w konkretnych przypadkach, ale mam przykład takiego na przykład policjanta granatowego, który idąc na akcję konspiracyjną z dwoma ludźmi, którzy też byli w konspiracji, w pewnym momencie w obliczu patrolu niemieckiego, po to, żeby nie byli weryfikowani, co oni tam mają, zaczął ich nagle po prostu okładać z całej siły i bił ich. No to Niemcom się spodobało, przeszli obok, nic nie zrobili. Później się okazało, że inni ludzie to widzieli. Taką sytuację. Ale przecież on nie mógł powiedzieć, ja specjalnie ich biję, żeby ich ochronić, tak? I nas ochronić, bo jesteśmy na akcji. To jest konspiracja. Pomoc Żydom to była konspiracja. To była nielegalna działalność w szczególnie trudnych warunkach. Pomoc Żydom, ukrywanie nie tylko Żydów, ukrywanie kogokolwiek, kto się ukrywał. To nie jest to samo. Znowu mamy takich autorów, którzy mówią zaangażowanie w konspirację i pomoc Żydom, to przecież właściwie dwie strony tego samego medalu. Nie, bo są zupełnie inne wyzwania. Przechowywany magazyn broni nie woła jeść, nie woła pić, nie wydala odchodów, nie jest łatwy do znalezienia przez psy. Przechowywani ludzie potajemnie muszą jeść, muszą pić, potrzebują znowu spełniania tych czynności fizjologicznych. To są wszystko rzeczy, które w sytuacji, kiedy Niemcy ściśle rejestrują sposób produkcji żywności, łącznie z produkcją mąki, to wszystko, jedna nielegalność wymaga innych kontaktów nielegalnych, innych działań nielegalnych. Kwestie finansowe. To jest w ogóle rzecz, która czasami woła o pomstę do nieba. Bo weźmy sobie dzisiaj 5 osób na utrzymanie przez 2 lata. Kto z Państwa byłby w stanie utrzymać za darmo 5 osób
przez 2 lata. Bez żadnej konspiracji, w wolnym kraju, na zasadzie zupełnej swobody. Ile to kosztuje? Obliczmy. Utrzymanie jednego człowieka, dorosłego. A były takie sytuacje, gdzie utrzymywano. To jeżeli ci, którzy mieli jakieś zaoszczędzone pieniądze, jeżeli się dokładali do tego, to wszystko jest ludzkie i z jednej strony, i z drugiej strony. To nie jest żaden biznes, to nie jest żaden handel. Natomiast nie dajmy się zwariować. My, jak mówimy o pomocy, to my mamy na myśli tych, którzy pomagali, a nie takich patologicznych biznesmenów. Prawda? To jest tak jak z walką z Niemcami. Nie każdy, kto strzelał do Niemców, był partyzantem, bo byli zwykli bandyci, kryminaliści, którzy jednego dnia rabowali zwykłą ludność, a drugiego dnia, jak mieli Niemca koło siebie, to strzelali, prawda? To my musimy to oddzielać, te plewy od ziarna i mówić, ten był partyzantem, bo walczył o niepodległość. A ten był łobuzem, który był uciążliwy dla ludności. I jak go takie czy inne służby zabiły, były takie jakieś bandy Kosiniaka na przykład gdzieś tutaj niedaleko, jak pozbawiły życia takiego opryszka, to nie jest to strata ani dla okolicznej ludności, tylko korzyść, bo przestaje być nękana dodatkowo przez bandytę, ani z punktu widzenia szeroko pojmowanej polskości. Prawda? Więc jeżeli są sytuacje patologiczne, a okupacja niemiecka była patologią zbiorową narzucaną przez państwo, to z tej sytuacji patologicznej elementy patologiczne korzystają. I takie są wszędzie. I takie były i poza murami getta, i takie jednostki były w murach getta, które też korzystały z warunków wytworzonych przez wojnę kosztem swoich współbraci. I my musimy powiedzieć, że to jest do oddzielenia. Kiedy my mówimy o szlachetnych postawach, kiedy my chcemy, nie wiem, postawić pomnik Polakom ratującym Żydów, to my stawiamy pomnik tym, którzy z narażeniem własnego życia nieśli pomoc innym. A jeżeli było możliwe zmniejszenie ich ciężarów, utrzymania tych ludzi, no to w interesie jednych i drugich było to, żeby ten współudział jakiś istniał. Więc to nie było płacenie za pomoc w wielu wypadkach, tylko to był współudział w kosztach utrzymania po prostu. A czasami się ten współudział kończył. I to jest co innego niż sytuacja, też zdarzała się i to jest sytuacja zachowań patologicznych, gdzie ktoś sobie myślał tak, to jak ja wezmę ich na 2 miesiące, nie mają wyjścia, to będę korzystał, bo będą płacić mi tak, jakbym nigdy, przepraszam, że tak powiem współczesnym językiem, na żadnym bookingu nie zarobił, tak? I owszem, on ponosi ryzyko, to jest niebezpieczeństwo, ale to jest sytuacja patologiczna. Tam, gdzie my mówimy o zjawisku pomocy, mówimy o postawach wypływających właśnie ze szlachetnych odruchów ludzkich, ale też warto tutaj powiedzieć, że nie ma obowiązku bohaterstwa ani w warunkach okupacji niemieckiej, ani w warunkach okupacji sowieckiej. I jest bardzo katastrofalną sytuacją, kiedy my stawiamy czasami w dyskusjach znak równości pomiędzy brakiem gotowości do poświęcenia nie tylko siebie, ale swojej rodziny po to, żeby jakiemuś obcemu człowiekowi pomóc, a obojętnością. Bo gdybyśmy sobie zadali pytanie, czy jesteśmy w stanie postawić życie naszych dzieci, konkretnych, znanych z imienia i nazwiska, za to, że udzielimy komuś pomocy i nie wiemy, co ten człowiek też zrobi, gdzie on pójdzie pojutrze albo za 2 miesiące, gdzie on będzie,
z kim on rozmawiał, kto idzie za nim, a czy on jest prawdziwym. W Krakowie byli tacy ludzie, którzy byli specjalnie nasyłani, żeby znaleźć tych, którzy pomagają, tak? I przed tym podziemie ostrzegało. To wszystko będzie trochę bardziej skomplikowane do oceny, takiej prostej. A dążenie do takiego prostego cięcia, heroizm, heroiczny nurt, demaskatorski nurt, to jest moim zdaniem mylny trop. Tutaj mam, Romek, absolutną rację. Właśnie rzetelność takich szczegółowych analiz pokazuje z jednej strony, jak skomplikowana jest to rzeczywistość, z drugiej strony ona może być podstawą do wyciągania wniosków, na przykład jak to wyglądało w jednej wsi, jak to wyglądało w drugiej wsi, a później jak to wyglądało w szerszym regionie. A może ten demaskatorski nurt, który jest no taki, bardzo się przebija do opinii publicznej, jest medialny, ostatnio popularny, to jak pan doktor mówi, to oczekiwanie heroizmu polega na tym, że po prostu wcześniej on był nieobecny, był niemożliwy w ogóle, nie do pomyślenia w czasach słusznie minionych, no takich publikacji nie było. Pomijano jakby te wątki, więc być może na tym polega problem, że on teraz wystrzelił i jakby no, nastąpiło takie zachwianie równowagi. Ja myślę, że w naukach historycznych zawsze było oczywiste, że system totalitarny niesie wyzwania i okupacja niemiecka, i okupacja sowiecka powodowała, że byli ludzie, którzy staczali się na poziom patologii, staczali się na poziom kolaboracji z władzami, staczali się na poziom tych, którzy dokonywali aktów zbrodni. Owszem, w wolnym, po 1989 roku być może częściej o tym mówimy, ale to nie są rzeczy, które są odkryciem. To społeczeństwo się przedstawia jako wielkie odkrycie, że granatowa policja współpracowała z Niemcami. No Niemcy ją stworzyli, to z kim miała współpracować? Z kosmitami? Pytanie, jaka jest proporcja pomiędzy tymi, którzy współpracowali gorliwie, a tymi, którzy prowadzili działalność dywersyjną. To jest pytanie ciekawe, ale ten element zdrady przecież cały czas jest obecny w naszej świadomości, bo przecież jeżeli mamy państwo podziemne, które wykonuje wyrok śmierci na współobywatelu, który jest współobywatelem narodowości polskiej, no to znaczy, że jest powód do wykonania tego wyroku śmierci. I świadomość, że okupacja niemiecka łączy się ze zdradą, z przechodzeniem na tamtą stronę albo z przejawami podłości motywowanej chęcią zarobienia, ustawienia się w nowych czasach, w gruncie rzeczy była obecna. I w PRL-u była, i nawet w popkulturze PRL-owskiej była obecna. Dobrze, zostawmy już ten wątek pomocy indywidualnej. Natomiast różne zapotrzebowania pokazywały, że cenzura na coś pozwala, na coś nie pozwala i też w różnych okresach to było. W tym tomie jest też przytoczona spora dawka literatury, która między innymi opisuje zachowanie instytucji polskiego państwa, czyli rządu emigracyjnego. Jest tam między innymi taki wątek, który byśmy właśnie demaskatorski, o tak zwane milczenie Polaków w, tam powiedzmy od lata 42 do jesieni. Od końca sierpnia do końca listopada. Zaczyna się likwidacja jakby getta warszawskiego, chociaż raporty przychodzą do Londynu. Z drugiej strony jest też ten wątek heroiczny, który wcześniej był nieznany, być może ze historyką był znany, ale ludziom tak nie był znany, o tej działalności na przykład grupy Ładosia w Szwajcarii. To powiedzmy sobie, jak to było z tym milczeniem? Milczał ten rząd, czy nie milczał? I czy to milczenie było tylko, jeżeli było, to było sprawą naszego rządu, czy też było jak
jakimś wynikiem uwarunkowania nacisku Brytyjczyków czy Amerykanów? Jeżeli chodzi o grupę Ładosia, żeby tak szybko zacząć, co było tutaj powiedziane, czy była znana, czy nie była znana. No, historykom była znana, jak pokazała to doktor Alicja Gontarek, już od lat 70. w Biuletynie Żydowskiego Instytutu Historycznego pojawiały się pierwsze publikacje. Natomiast jeżeli chodzi o taką powszechną wiedzę społeczną na ten temat, no to tutaj w ostatnich latach to się spotęgowało bez wątpienia, ale generalnie, tak jak pokazała właśnie pani doktor Alicja Gontarek, no tych prac dotyczących działalności polskiej dyplomacji na rzecz ratowania. I tutaj jeszcze jest ważna kwestia, bo należy pamiętać, że dyplomaci to był ich państwowy obowiązek, pomagać obywatelom polskim, niezależnie czy pochodzenia żydowskiego, czy nie żydowskiego, więc tutaj te kwestie pomocy... Ale grupa Ładosia pomagała Żydom również z innych krajów. Bo właśnie, tak, ale tu mamy jak najbardziej działania takie troszkę, powiedziałbym, ekstra, prawda? Tak, tak. Czyli tak. Pomoc nie, oni, materialna. Nie, bo to wynikało z pobudek tego, że oni uważali, że to jest ich obowiązkiem. No i to rozumiem było za aprobatą Londynu. I cały czas tak, w kontekście państwowym. To było finansowane, bo przecież oni dostawali środki państwowe na to, żeby ten proceder też był realizowany. I co oni robili? Oni dokonywali przestępstw tak naprawdę, bo oni fałszowali dokumenty jako dyplomaci, prawda? Tak jak Roman łapówki powiedział, dawali też. Grupa Ładosia to stała się dzięki aktywności ówczesnego ambasadora w Bernie, trzeba go przypomnieć, Jana Kumocha, stała się takim bardziej zwyczajnym tematem rozmów już publicystycznych. Tak? A wcześniej funkcjonowała w jakichś publikacjach, funkcjonowała gdzieś tam, była, jako jedna z wielu różnych form pomocy, ale my w źródłach spotykaliśmy, nie myśląc o grupie Ładosia, i spotykamy do dzisiaj relacje na przykład Żydów, którzy mówią, no i gdzieś tata skądś załatwił paszport Paragwaju. I znowu, konspiracja. Nikt nie tłumaczył, kto ten paszport robił. Nikt nie tłumaczył, dlaczego ten, kto składa relacje, mógł dzięki temu opowiedzieć o tym po latach, po wojnie, bo przeżył. Przez to, że ojciec skądś załatwił paszport paragwajski. I nawet pytanie dziwne się nie pojawiło. A dlaczego paragwajski? Przecież to jest kompletnie egzotyczny kraj. W Generalnym Gubernatorstwie w serialu jednym próbowano to pokazać jako po prostu jakieś fałszowane dokumenty, które się kupuje. Bo jeszcze ten Ładoś nie był nagłośniony. Ale to było działanie państwa podziemnego, polskiego państwa, Rzeczypospolitej Polskiej w czasie wojny. Działanie, którego żadne inne państwo nie podjęło. Przecież inni też mogliby kupować paszporty i je fałszować. Ale to była cała siatka związana z tym, żeby jednak był obieg tych paszportów, bo wydrukować i zostawić je w ambasadzie w Bernie to nie sztuka. Ale ważniejsza jest ta kwestia związana w ogóle z postawą władz polskich wobec Żydów, bo władze generalnie uważały za swój obowiązek nagłaśnianie zbrodni niemieckich, jakie się dokonują. No tak, ale jakby z tego podsumowania co to jest? No ja wiem, bo to jest wywołana przez wszystkich historyków. Jest wywołana jako teza kontrowersyjna, ale w tym opracowaniu, w tej części, która tego dotyczy, pada wiele pytań dotyczących tego, a czy takie łatwo formułowane oceny, że to jest milczenie, nazwano milczeniem, czy to jest rzeczywiście świadoma decyzja, czy uwarunkowania związane i z sytuacją międzynarodową, i z wiarygodnością pewnych doniesień, bo to my jesteśmy dzisiaj pewni, wiemy, tego dnia Niemcy zaczęli to, tamtego dnia Niemcy zaczęli tamto, tutaj zlikwidowano getto, tutaj zamordowano 1002, kolejne tysiące ludzi, ale pytanie, i tutaj się to na szczęście pojawia, pytanie o to, jak można w to uwierzyć na początku. Przecież Niemcy to okrucieństwa różne,
ale tak, żeby wymordować cały naród? Pomyślmy sobie dzisiaj w czasach internetu, jak byśmy zareagowali na doniesienia, że Rosjanie postanowili wymordować wszystkich Ukraińców, prawda? No, wymagałoby to, to jest tak daleko idące, że no, no, trzeba by było mieć twarde dowody, tak? Bo jedna zbrodnia, jedna bucza, inna miejscowość, no, nie to jedna. Nie to samo. Tak? Nie, mówię, jedna bucza, druga miejscowość, trzecia miejscowość, czwarta miejscowość, to to są jednak punktowe zbrodnie. A co innego, decyzja o wymordowaniu całej społeczności, całego narodu. Ale brakuje mi tutaj mocnego zwrócenia uwagi na problem, który jest. Bo państwo polskie no niestety nie prowadziło wojny jako taki swobodny podmiot, który dysponuje własnym centrum administracyjnym, własnym terytorium. Byliśmy gośćmi u aliantów. I niestety byliśmy też poddawani alianckiej presji. Ja w literaturze między innymi amerykańskiej czytałem różne uzasadnienia dotyczące tego, czym się, dlaczego w ogóle Polacy się zajęli tą obroną Żydów. I to były tłumaczenia pokrętne, mówiące, że to chodziło o to, żeby środowiska żydowskie w Stanach Zjednoczonych poparły nasze zabiegi o ziemię wschodnie w 1942 roku. To jest niezrozumienie kontekstu, w którym się działa polska historia, bo akurat w 1942 roku to my jeszcze mieliśmy jednoznaczne, silne, konkretne i wyrażane w czynach poparcie prezydenta Roosevelta, czyli osoby, która była najważniejsza w tym poparciu. Ale pojawia się też tu w tej książce trwałości naszej granic. Licytacja cierpienia. Takie też używany przez... Ale jeszcze, tylko jeszcze jedną. Nielubianą przez tylko jeszcze jedną rzecz powiem, bo w 1942 roku jest jeden poważny problem. Alianci nie mają interesu w tym, żeby ktoś nagle wymuszał, opinia publiczna nagle wymuszała natychmiastowe otwarcie drugiego frontu, natychmiastowe działania. I to też gra, odgrywa rolę w tej historii. No tak, ale bombardowania, tam też była mowa o... I dlatego Polacy muszą, no to bombardowanie to punktowe, ale otwarcie drugiego frontu. Nie, ale odwetowe bombardowanie. Oni nie chcieli jeszcze w 1942 roku tego zrobić, tak? I to w dyplomacji międzynarodowej to też ma znaczenie. W każdym razie, jeżeli... A ten zarzut, o którym powiedziałem, że w niektórych tych publikacjach przytoczonych w tym tomie pojawia się taki, że Polacy nie chcieli, czy tam rząd londyński chciał uniknąć sytuacji, kiedy świat zachodni, alianci i społeczeństwa tych krajów przejmą się bardziej cierpieniem narodu żydowskiego niż cierpieniem narodu polskiego, no bo przecież to był polski rząd, więc w pierwszej kolejności musiał dbać o polskich, o Polaków. Właśnie myślę, że częściową odpowiedź na to pytanie daje książka, o której dzisiaj rozmawiamy, na co zwraca dr Alicja Gonterek, a mianowicie na braki. Braki, jeżeli chodzi o gruntowne kwerendy. Tutaj pani doktor wskazuje na Instytut Hoovera. Te książki, o których wspomniałeś, Maćku, one, tak jak tu pisze pani doktor, one w całości, ich autorzy nie przeczesali tego zespołu dotyczącego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który jest w Instytucie Hoovera. I żeby w pełni odpowiedzieć na zadane przez pana pytania, myślę, żeby uzyskać tą odpowiedź, która najbliżej nas bliżej do prawdy, no, będziemy mogli na nią próbować odpowiedzieć dopiero, jak to zrobili. My, a tak na czym polega problem z dostępem? Dlaczego tego nie zrobiono? No, generalnie, jeżeli chodzi o te braki w badaniach nad polską dyplomacją, to myślę, że tutaj można wskazać trzy elementy. Przede wszystkim no, w PRL-u, o czym Maciek tutaj po części mówił, no, o działaniach pozytywnych, no, nie było mowy o tym, żeby tym ale pisać. Ale to wiem, tylko że już mamy trochę czasu minęło. No. Ocean i kwestie tego, że no, takie badania po prostu kosztują. No ale... No bo skoro to jest tak ciekawe źródło, nieprzebadane gruntownie, a wydaje się, że od przynajmniej 20 paru lat no, spokojnie dostępne.
Ja się dziwię, że ale w tym wszystkim z tego co pamiętam bardziej zdaje się grzebali w tych rzeczach niż ale w tym wszystkim jest kontekst jeszcze pewnego takiego klimatu, w którym rządowi Rzeczpospolitej stawia się poprzeczkę czasami tak wysoko, że żaden rząd by tego nie przeskoczył, zapominając i o realiach wojny, i o realiach funkcjonowania tego rządu. Więc jeżeli Anglicy zrobili coś, to już jest im to liczone na chwałę. A w przypadku polskiego rządu to chyba za mało, a nie mogli zrobić więcej? No zawsze można zrobić więcej. A Grupa Berneńska nie mogła zrobić więcej? Też ją można było zdeprecjonować w ten sposób. Tu nie chodzi o to, żeby na siłę bronić polskiego rządu, bo ja nie widzę powodu do tego, żeby go oskarżać. Jeżeli chodzi o to, że czegoś nie zrobiono w ciągu 3 miesięcy wojny, to być może jakieś rzeczy więcej można było zrobić, może można było zrobić szybciej, ale pamiętajmy, że to są wszystko ludzie, którzy też muszą po pierwsze wiedzieć, po drugie uwierzyć, po drugie mieć siłę przekonywania, po co się ciągnie na zachód Karskiego. Przecież tu nie o to chodzi, że on powiedział o tym, że Holokaust jest, bo to nie jest jak w wywiad takim też ładnym... wiedział amerykański. Siła Karskiego polegała na tym, że go najpierw wprowadzono do getta, później wprowadzono go do Izbicy, do obozu, że to był nie człowiek, który zebrał wiadomości, tylko człowiek, który mówi, widziałem osobiście i mogę opowiedzieć o swoim świadectwie. Ja myślę, że to jest w całej jego misji, to jest ważny element tego, że całej tej misji i nie bez powodu go, zanim wypuszczono, próbowano przerzucić na zachód, jednak wprowadzono go do getta i do obozu, prawda? Natomiast czasami możemy wiele zauważyć w tym, jak na innej niwie rząd Rzeczpospolitej walczy o to samo. Bo gdyby prawdziwym był zarzut, że na ludności żydowskiej mu nie zależało ze względu na narodowość, to mamy przykład wielkiego boju, jaki stoczono przy wyprowadzaniu, przy rekrutacji i przy wyprowadzaniu armii Andersa, przy rekrutacji do Wojska Polskiego z Sowietami o to, żeby Żydzi byli traktowani jak obywatele Rzeczpospolitej Polskiej. Po co władzom polskim w sytuacji, w której konflikt z Sowietami był im do niczego dodatkowy, niepotrzebny, wystarczająco było dużo napięć, po co im to, że jak Sowieci powiedzieli, dobrze, przywracamy obywatelstwo, uznajemy obywatelstwo polskie, ale tylko wobec Polaków, natomiast wobec mniejszości narodowych, w tym Żydów, nie uznajemy, oni zostają jako obywatele Sowieci. I się Polacy szarpią o to, żeby jednak nie, obywatel to jest obywatel. Dlaczego tyle wysiłku się wkłada w takie działania? Jak można to zestawić z zarzutami, że polskiemu rządowi było wszystko jedno, bo ci obywatele byli nie tej narodowości, co trzeba? To nie jest prawda, tylko czasami jednak warto sięgnąć do szerszej perspektywy, żeby zobaczyć pewne mechanizmy funkcjonujące w rządzie. Oczywiście tam też były tarcia, też trzeba było we własnym gronie różnych ludzi przekonać. Ja myślę, że w ogóle, jeżeli chodzi o kwestie rządu Rzeczpospolitej, to my za mało korzystamy jako państwo dzisiejsze z dorobku, który on nam zostawił. Bo wprawdzie zawsze można powiedzieć, można było zrobić więcej, to każdemu, kto przechowywał Żydów, można było powiedzieć, a mógł jeszcze jednego wziąć, tak? A dlaczego tylko 5, a nie 6? Ale docenienie bohaterstwa jest czymś, co jest pomnikowe samo w sobie. Docenienie działań rządu Rzeczpospolitej na rzecz wiedzy o Holokauście, to jednak Polska przebijała się
na arenie międzynarodowej z wiedzą o tym. A gdyby się przebiła nie w listopadzie, tylko w październiku, co by to zmieniło? To są sztuczne w ogóle jakieś problemy. Czy Amerykanie by inaczej się zachowali? Anglicy by się inaczej zachowali? A gdyby im się udało przebić, bo to było przebijanie się w styczniu dopiero. To nie ulega kwestii, no bo to są takie mylne tropy. Zachodni przytaczani tutaj zwracają na to uwagę, że tamte, to jakby, żeby się dostać z tą informacją, nie wiem, do ministra spraw zagranicznych brytyjskiego, to nie było takie proste. 5 urzędników wcześniej się zastanawiało. Tutaj też jest wspomniane to, że to nie było takie łatwe. To ale też nie jest tak, znaczy nie są wybielani jakby. A poza tym pamiętajmy, że zrobiono dzięki tym oświadczeniom podpisanym przez państwa obozu alianckiego, zrobiono jedną rzecz ważną, werbalną, ale jednak powiedziano Niemcom, żadna z tych zbrodni nie będzie wam zapomniana. Będą one ścigane. I można było liczyć na to, że gdzieś tam w tych niemieckich głowach zawahanie nastąpi. Panowie, ale nie nastąpiło, bo to oni już mieli machinę rozpędzoną i już było po wymordowaniu olbrzymiej części tych, których wymordować chcieli. A zresztą zgadzamy się, w 1942 roku oni jeszcze myśleli, że wygrywają wojnę. Zgadzamy się, że nie można mówić o czymś w rodzaju, nie wiem, państwowego antysemityzmu rządu emigracyjnego, jak czasem to w ogóle wymyślić. Już. Natomiast to zapytam tak, no dobra, ale co z tym antysemityzmem, który często jest przypisywany, zwłaszcza w tych zachodnich publikacjach Polakom. Tam zresztą tutaj są takie przykłady. To pewnie też, tu trzeba by trochę o warunkach, które wtedy panowały, powiedzieć, ale są opisane, to są meldunki wysyłane do przełożonych przez żołnierzy AK tam, którzy to obserwują. W momencie wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej Polacy, którzy przez te dwa lata byli, tam prawie dwa lata na wschodzie, pod okupacją sowiecką, się cieszą. Niektórzy wręcz, jak tam opisuje w meldunku pewien akowiec, stawiają bramy triumfalne dla żołnierzy Wehrmachtu wkraczających bardzo szybko. No i to nikt ich tego nie zmusza, no robią to. No ale to o czym to świadczy? I potem są zarzuty właśnie, że po wkroczeniu Niemców zapanowała jakby taka atmosfera pogromowa i te pogromy tam następowały. No bo Niemcy przyjechali i powiedzieli, że tak, przyjechaliśmy was wyzwolić od komunistów i Żydów, tak? O, to trochę bardziej skomplikowana historia była. Natomiast, bo to poruszyliśmy tu mnóstwo wątków. No, antysemityzm był w polskim społeczeństwie, tak jak i w Stanach Zjednoczonych był antysemityzm, w Anglii był antysemityzm, we Francji był antysemityzm. Były różne napięcia narodowościowe, które powodowały, że ludzie patrzyli na siebie z ukosa. Wojna różne postawy weryfikowała, tak? Mamy działacza NR-u, mamy Mosdorfa, który pomaga Żydom w nieludzkich warunkach, w których sam się znalazł, tak? Mamy weryfikację pozytywną, mamy takich, którzy chcą z tego skorzystać, że jest sytuacja, kiedy ci, do których jest negatywnie usposobiony, mają problem. Ale pod okupacją sowiecką to jest zupełnie inny problem, tak? Bo antysemityzm w ogóle to jedna rzecz. Żydzi też mieli swoje negatywne stereotypy, też swoje napięcia i też mieli sytuacje, w których przecież wiadomo, jeżeli w Opoczyńskiej Księdze Pamięci czytałem ostatnio taki fragment, że straszna rzecz się stała, bo była opisywana jakaś taka piękna, czy ciocia, czy ktoś, już nie pamiętam dokładnie teraz. No i stała się rzecz straszna, bo związała się z Polakiem. No dobrze, napięcia są. Dzisiaj jak patrzymy, jak ze sobą rozmawiają zwolennicy PiS-u i Platformy,
to czasami można sobie zadać pytanie, czy można oczekiwać, że w chwili próby jeden drugiemu by podał pomocną dłoń, czy by się ucieszył, że tamtemu się noga podwinęła. To są napięcia, które jak ludzie między sobą funkcjonują, istniały przed wojną i nie ma powodu, żeby o nich nie mówić. Oddając proporcje, oddając to, jak się zachowywało państwo polskie, oddając to, jak się zachowywało sądownictwo, wymierzając wyroki przestępcy, niezależnie od tego, czy jest bandytą Polakiem, czy bandytą Żydem. Ale no tak, powiedzmy, że ale, to napięcia ale, napięciami, ale to się kończyło ale, w tych latach. Ale w czasie wojny, ale w czasie wojny dochodzi do tego, właśnie ten państwowy moloch o nazwie Rzesza Niemiecka, który generuje państwową akceptację dla zachowań wymieszanych w Żydów. I są tacy, którzy z tego korzystają, są tacy, którzy się tym brzydzą. I jest cały środek olbrzymi, który nic nie może zrobić. I to, że ludzie stoją, dzisiaj jest taka wystawa, która pokazuje ich wszystkich jako gapiów. To, że ludzie stoją i nic nie robią, to nie znaczy, że oni się cieszą. Albo, że są gapiami zainteresowanymi. Oni nic nie mogą zrobić. Jest ten taki dziwny termin, bardziej adekwatny do Europy Zachodniej niż do Polski, moim zdaniem. Obserwator, bystander, rozpowszechniony. Ale w materiałach ciekawych, szkoda nawet, że tak słabo zauważonych, w materiałach, które IHRA, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Pamięci o Holokauście, tak, wydała, są definicje między innymi tego terminu bystander, gdzie jest mowa o tym, że tym obserwatorem postrzeganym negatywnie jest człowiek, który nic nie robi, mogąc, mając możliwość działania. A jak nie ma możliwości działania, no to jego ta historia, ta negatywna ocena no nie powinna dotyczyć. Terror, jaki był w Polsce, to jedno. Jak Niemcy generowali różne zachowania negatywne, to generowali. Natomiast my nie mamy żadnego powodu do tego, żeby czuć jakąkolwiek solidarność z jakimkolwiek Polakiem, który dał się Niemcom wykorzystać albo z własnych powodów uznał to za okazję do tego, żeby czyniąc zło albo popełniając zbrodnie, korzystać na tym materialnie albo w jakiś inny sposób, na przykład przypodobując się Niemcom. Nie mamy żadnego powodu do tego, żeby czuć z nimi solidarność, tylko dlatego, że mieli narodowość polską albo inną, bo przecież to jest absurd. My jesteśmy wpuszczeni w absurdalne myślenie. Jak ja pytam studentów, czy mają jakikolwiek powód do tego, żeby czuć solidarność z gangsterami z Wołomina albo z Pruszkowa, to oni mówią, a dlaczego? No bo przecież byli Polakami. A co nas to obchodzi, że oni byli Polakami? To byli bandyci albo ci, którzy się stoczyli. Może kiedyś byli nawet przyzwoitymi ludźmi, a stoczyli się do poziomu przestępców w sytuacji, w której państwo tego nie wspiera. A w sytuacji w czasie wojny państwo, Rzesza Niemiecka, wspierało takie działania. Więc tym łatwiej było o takich ludzi. Dlaczego my mamy czuć z nimi solidarność? Dlaczego mamy o nich nie pisać? Piszemy. Piszemy. A IPN jest oskarżany, często fałszywie pozycjonowany jako instytucja, która chce mieć obraz nieskazitelnego narodu polskiego. No nie, przecież my piszemy o jednym totalitaryzmie, o drugim totalitaryzmie, piszemy o Wojciechu Jaruzelskim, który był Polakiem. Dlaczego mamy go chronić przed odpowiedzialnością za złe czyny, za zbrodnie, w których jest umoczony współodpowiedzialny? Przepraszam za kolokwializm. Panie doktorze, do pana pytanie, czy jak pan ocenia, czy to jakby stosunki polsko-żydowskie przedwojenne
w różnych miejscach Polski miały wpływ potem na to, w jaki sposób to, znaczy jak się Polacy zachowywali w czasie okupacji. Czy były sytuacje takie, o których żeśmy teraz mówili, że z takich czy innych powodów pod większym lub mniejszym przymusem czy obserwowali, czy nawet no, przyczyniali się do mordowania po prostu tych Żydów, czy też świadczyli pomoc? Jak pan to ocenia? Przede wszystkim zdecydowanie tak i to nawet nie, poszedłem dalej, nie tyle okres dwudziestolecia międzywojennego, co jeszcze szerzej, bo pamiętajmy, że te społeczności obie wchodzą w XX wiek z całym bagażem doświadczeń, jakichś planów na przyszłość i tak zostaje ich 1918 rok, no i znajdują się w tym nowej sytuacji dla nich. To druga kwestia. Nie tyle może mordowanie, bo tutaj musimy jeszcze rozdzielić kwestię, o której kiedyś nawet rozmawialiśmy z Maćkiem przy okazji mojej książki dotyczącej półmroku i powojennych procesów w sprawie, bo tutaj musimy postawić jednak to rozróżnienie na to, gdzie mamy osoby, które są z racji pewnych kwestii strukturalnych, czy zajmowania pewnej pozycji, bycia członkiem wiejskiej społeczności, bycie funkcyjnym. Powiedzmy inaczej, może nie zdobyli się na heroizm, tak? To też różnie czasami wygląda. Bo kto jest heroiczny, czy na przykład tak jak tu Maciek mówił o kwestiach postronnych i gdzie to rozróżnienie postronnych w Europie Zachodniej no, będzie inne niż u nas, bo u nas postronny, który wie, czyli ten że tam się ukrywa ten bajster Żyd, to zgodnie z niemieckim prawem jest temu współodpowiedzialny i ma ponieść zgodnie tam na przykład z rozporządzeniem Krugera z listopada, które nakazywało tym wszystkim osobom donosić. Czyli mieszkańcom GG donosić. Wiedział, nie powiedział. Więc to jest inny ten postronny obserwator. Ale tak, no, odpowiadając na pana pytanie, jak najbardziej tak, te uwarunkowania uważam, że mają znaczenie, należy je badać. Oczywiście poza studiami przypadków powinniśmy dążyć do pewnych prób szacunków, pokazania, mówimy tu o pomocy na obszarze poszczególnych regionów. Oczywiście musimy iść dalej. Musimy dalej badać zachowania negatywne, tak żebyśmy byli w stanie później pokazać to całe spektrum. Spektrum relacji polsko-żydowskich, oczywiście z uwzględnieniem okresu wcześniejszego i odpowiedzi na pytanie, jaki on może mieć wpływ. I dopiero wtedy będziemy mogli próbować porównywać te regiony i tak dalej i odpowiadać sobie właśnie na te pytania. Na koniec krótko już poproszę o określenie najważniejszych obszarów jakby badawczych według panów, które są tutaj w tej materii do eksplorowania. Przede wszystkim dokończenie prac związanych z oszacowaniem Polaków represjonowanych za pomoc Żydom. Mamy pierwszy tom wydany przez IPN. W pracach jest drugi. Z zapowiedzi prawdopodobnie, o czym zresztą pisze pan dr Tomasz Domański w książce, planowany jest też trzeci tom, gdzie podejmiemy właśnie kwestie przypadków tych no, jednoźródłowych, może słabo weryfikowalnych, tak żeby one jednak gdzieś tam w obiegu naukowym również się znajdowały. I to, o czym mówiliśmy, czyli kwestia oszacowania tych spraw związanych, jeżeli mówimy o problematyce pomocy na obszarze poszczególnych regionów. Do tej pory mamy pracę profesora Elżbiety Rączy dla tak zwanej Rzeszowszczyzny, czyli województwa podkarpackiego w granicach 98 roku. My tu przyjęliśmy podział z sierpnia 39 roku na, no tutaj mówimy o 17 powiatach przedwojennych, więc te badania myślę, że będą kontynuowane. Ukazał się drugi tom, już tutaj powiem, jeżeli chodzi o województwo opracowane przez dr Aleksandrę Namysło. I liczę na to, że będą się ukazywać kolejne prace poświęcone właśnie województwom. Ja myślę, że już z naszej dyskusji wynikło to, że tak naprawdę jeszcze jest do odkrycia pełna skala aktywności Rzeczpospolitej Polskiej w kontekście między innymi zbrodni niemieckich i w kontekście aktywności wobec całej akcji mordowania narodu żydowskiego, ale i to czeka na rzetelne jeszcze opracowania, które będą też odnosić się do tych, które już powstały,
ale powinny pójść dalej, zestawiając naszą wiedzę na temat postrzegania tych spraw związanych z obywatelami narodowości żydowskiej w szerokim kontekście. I jakie działania wobec Żydów podejmowały polskie władze na Zachodzie, jakie działania podejmowały na Wschodzie, jakie działania podejmowały na Bliskim Wschodzie, kto z rodzinami był objęty pomocą materialną, bo to jest państwo funkcjonujące w dziwnych warunkach na uchodźstwie, wciąż stara się funkcjonować jak normalne państwo. I jak to wyglądało również w odniesieniu do tych obywateli, którzy byli uchodźcami narodowości żydowskiej. Komplementarne spojrzenie na to może nam czasami pozwolić na odpowiedzi, na oczywiste uzyskanie od oczywistych odpowiedzi tam, gdzie z drugiej strony wydaje się, że są jakieś braki. Bo to buduje kontekst i taki bardzo ogólny, ale też kontekst szczegółowy pewnych aktywności traktowanych jako oczywistość. Ale generalnie ja wbrew temu takiemu dążeniu do syntezy uważam, że rzetelne badania szczegółowe są potrzebne, bo jeżeli nie będzie się robić rzetelnych badań, to będą na to miejsce robione byle jakie, takie, które ślizgają się po materii wydarzeń albo po dokumentach dostępnych. Ważne jest, żeby budować całościowy obraz okupacji niemieckiej przy uwzględnieniu tego, co jest głównym motywem determinującym wydarzenia. Jednak skala i jakość tego terroru, bo w pominięciu, w sytuacji pominięcia Niemców jako siły, która decyduje o rzeczywistości w przemożnym kształcie, w przemożnym wymiarze, sprowadzenie wszystkiego do stosunków polsko-żydowskich, żydowsko-polskich, to tak jakbyśmy mówili o stosunkach żydowsko-żydowskich w getcie bez uwzględniania Niemców. To też byłby absurd. Dziękuję panom bardzo. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam na następne spotkanie. I jeszcze raz polecam ten tom. Naprawdę kolosalna praca, warto się zapoznać.